GastroChef, promocje. W gastro mamy funkcję dotyczącą promocji. Zakładka kontrahenci, funkcja promocji. Służy ona do aktywowania różnych promocji w naszej restauracji. Możemy tutaj użyć na przykład promocji na drugi artykuł, możemy użyć promocji na cały rachunek, możemy użyć promocji, które działają w dni różne tygodnia, różne jest w zakresie dat. Zróbmy sobie na przykład przykładową nową promocję, która będzie nazywała się 50% rabatu na napoje dla, jeżeli ktoś kupi obiad. Aktywujemy taką promocję. Możemy w opisie również dodać sobie, jaka to jest nazwa promocji. Jest obiad plus napój za 50% ceny. Będzie obowiązywała ta promocja we wszystkie dni tygodnia, czyli zaznaczamy wszystkie dni tygodnia. Jeżeli zaznaczę, że ma obowiązywać w zakresie dat, to będzie działała tylko w tym zakresie, którym ja wskażę. Jeżeli nie zaznaczę, to obowiązuje we wszystkie dni tygodnia bez obowiązywania dat. To samo dotyczy również godzin. Czyli mogę ustawić sobie, w jakich konkretnych, od której godziny do której godziny taka promocja ma obowiązywać. Zróbmy ją, żeby działała po prostu tylko w dniach tygodnia. Muszę również wskazać, na jakiej kasie będzie taka promocja dostępna. Następnym ekranem, czyli warunkiem promocji, jest wybranie, co ma zostać dodane do warunków, jeżeli. W naszym przypadku będzie to wybrana grupa produktów. Możemy również wybrać dowolny produkt, dowolną wartość zamówienia, wybrana liczba osób, bądź wybrany rodzaj otwarcia rachunku. Warunki możemy mieszać ze sobą, czyli dostanie na przykład wybrana grupa produktu oraz wybrany, by zostanie konkretny rodzaj otwarcia rachunku. W naszym przypadku będzie to wybrana grupa produktów i dodaję taki warunek. W tym miejscu wskazuję, która grupa produktów ma zostać wybrana. W naszym przypadku będzie to wybranie produktu z dań głównych grupy. Wybieram. Wymagana ilość, która ma zostać wybrana z tej grupy, to jest jeden artykuł, czyli jeden posiłek, jedno drugie danie. Przechodzimy do zakładki promocji. Jeżeli ustawiliśmy, że ma być wybrany do obiadu, następny promocja ma być na napój za 50%, to wybieramy sobie na promocji, czyli wtedy rabat na kolejny artykuł. Kolejnym artykułem, czyli dodanym promocji, wskazujemy, które artykuły mają być wybrane do promocji. Dodaję plusikiem i wskazuję sobie grupę napoje zimne. Z tej grupy wskazuję sobie, które z napoi. Niech to będą napoje te mniejsze, 250 ml. Weźmiemy też te mniejsze inne. Niech będzie tyle. Wybieram i wskazuję, jaki ma być wybrany rodzaj rabatu. Jest wybrany rabat kwotowy, ja zmieniam to na rabat procentowy. Dla każdego z tych artykułów.
Teraz wpisujemy, jaki ten rabat ma być, czyli 50%. Możemy sobie skopiować i na kolejnych pozycjach wkleić 50%. Tak wpisaną promocję potwierdzamy. Możemy sprawdzić, czy nasza promocja nam zadziała. Logujemy się do GastroChefa. Robimy nowy rachunek. Wskazujemy sobie grupę dania główne. Wskazujemy sobie jakiś artykuł, który jest w daniach głównych, i żeby sprawdzić, czy promocja działa, możemy kliknąć w przycisk promocje i faktycznie pojawiły nam się soki, które kosztują 50% ceny. Jeśli wybierzemy, mamy dodatkową nazwę promocji, która została użyta, oraz procent rabatu, który został użyty. Jeżeli możemy również sprawdzić, czy działa, wykonując torno. Jeżeli zapomniemy o promocji, na samym końcu przy płaceniu również wyskoczy nam informacja na temat promocji, z której możemy skorzystać po wybraniu obiadu. Również możemy na sam koniec dodać, potwierdzić i zakończyć płatność. Tak wygląda nasza promocja.